W związku ze stoma tysiącami subskrypcji na naszym kanale dziś prezentujemy Wam film specjalny, w którym przedstawimy Wam wiele nawiedzonych miejsc. Niektóre z nich odwiedziliśmy my sami. Nawiedzone miejsca od dawna cieszą się sporym zainteresowaniem turystów. W końcu wiele osób pragnie czasami uciec od swojego uporządkowanego i nudnego życia i przeżyć prawdziwą przygodę, niczym z najstraszniejszego horroru. Wiele osób jednak uważa, że w naszym kraju nie można znaleźć żadnego strasznego i nawiedzonego miejsca i by takie odnaleźć trzeba wyjechać gdzieś daleko, w najdalsze części świata. Tymczasem Polska pełna jest miejsc, które uznawane są za zamieszkałe przez paranormalne siły i warto wiele z nich odwiedzić. Dziś przedstawiamy Wam spis 10 nawiedzonych miejsc w Polsce. Wszyscy pewnie znamy historię filmów o Wiedźmie z Blair. Które skupiają się na grupie śmiałków, którzy wyruszają do lasu, by na własne oczy przyjrzeć się legendzie o czarownicy, która dawniej została zamordowana przez ludzi, którzy oskarżali ją o czynienie czarnej magii. Owa wiedźma obiecała wtedy zemstę i po pewnym czasie od jej śmierci zaczynały w mieście ginąć dzieci. Nie każdy jednak wie, że w Polsce my również mamy swój las Blair. Mowa tu o lesie w Witkowicach w województwie małopolskim. Według legend w październiku 2001 roku grupa śmiałków liczących 9 osób wybrała się do lasu, chcąc świętować początek roku akademickiego. Ostatnią osobą, która miała ich widzieć, był pewien mężczyzna, który miał domek w lesie. Mężczyzna miał wyznać policji, że ostrzegł studentów, że ten las powiązany jest ze złem i nie powinni tutaj przebywać. Niestety nastolatki go nie posłuchały i ślad o nich zaginął. Poszukiwała ich policja, rodzina, przyjaciele niestety nic. Zupełnie jakby zapadli się pod ziemię. Szpital psychiatryczny w Owińsku został zbudowany w 1838 roku i został przejęty przez hitlerowców. Ludzie ci nie zamierzali litować się nad osobami chorymi i przestraszonymi i postanowili zabić każdą osobę, która nie jest zdolna do pracy. Ciała tych ludzi zostały pochowane w lasach, które znajdują się w pobliżu szpitala. Dzieci natomiast zagazowano. Ludzie, którzy znaleźli się w okolicach tego szpitala, twierdzą, że słyszeli stamtąd dochodzące krzyki, jakby ktoś był torturowany. Podobno można też zobaczyć tam dzieci, które nagle rozpływają się w powietrzu. Sprawa wysokiego kamienia od dawna jest tematem wielu kontrowersji. Jedni w nią wierzą, natomiast inni traktują ją bardziej jako straszną bajeczkę. Ta historia jednak przeraża każdego. W czerwcu 1966 roku czwórka chłopaków udała się na szczyt zwany Wysokim Kamieniem. Nazwa wzięła się od tego, iż na szczycie znajduje się biały kamień otoczony kręgiem, z mniejszych kamieni, co przypomina trochę miejsce rytualne. Chłopcy wybrali się tam, ponieważ od dawna słynęło ono z paranormalnych zjawisk i wiele osób się go obawiało. Śmiałkowie chcieli przeprowadzić tam sens spirytystyczny i wywołać ducha, który miał nawiedzać tamte rejony. 16 czerwca przeprowadzili ceremonię, najpierw rozpalając ognisko, które miało nadać mistyczności całemu wydarzeniu. Niestety niewiele się działo, przynajmniej do pewnej chwili. W końcu ogień nagle zgasł, a chłopcy usłyszeli kroki, jakby ktoś się do nich skradał. Szybko rzucili się do ucieczki i dobiegli do pewnej wsi. Niestety nie wszyscy, bowiem powróciła tylko dwójka, a pozostali chłopcy zaginęli. I pomimo wielu poszukiwań, nigdy ich nie odnaleziono. To jednak nie koniec koszmaru. Krótko po seansie pozostała dwójka zaczęła doświadczać snów pełnych krwi, w których widzieli przerażającą istotę zwaną jako Argarot. Po pewnym czasie ostatnia dwójka także zniknęła. Wielu badaczy próbowało przyjrzeć się bliżej historii, jednak imię Argarot trudno było odnaleźć w jakiejkolwiek mitologii czy wierzeniach. Udało się odnaleźć jedynie Angerbrot, czyli boginię śmierci w mitologii skandynawskiej. Niektórzy więc uważają, że chłopcy musieli przekręcić imię i faktycznie tego dnia przywołali Angbrod i otrzymali to, czym władza ta bogini. Kolejne nawiedzone miejsce ma znajdować się koło Sobutki za wsią Będkowice. Znajduje się tam kilkusetletni dom, z którym powiązanych jest wiele strasznych historii. W otoczeniu drzewa co jakiś czas mają pojawiać się ogniska, które jednak dość szybko znikają. Widuje się tam też dziwne osoby, które chodzą wokół drzewa, jakby odprawiając jakieś ceremonie. My byliśmy świadkami spotkania pewnej dziewczyny, która podeszła do drzewa i wyciągała dłonie ku niebu, gdy jednak zobaczyła nasz samochód, który zatrzymał się blisko dębu, szybko wsiadła do swojego auta i odjechała. Totenburg był miejscem, które miało służyć jako obiekt propagandy gdzie skupiały się osoby, które zachęcały innych do nazizmu i przekazywały często dość chore i wręcz przerażające teorie. Dawniej Totenburg był miejscem o wiele bardziej mistycznym. Były tam cztery lwy, które według legend miały ożyć i zawyć, gdy nadejdzie zapowiadana apokalipsa. Znajdował się tam też wieczny ogień, który miał ukazywać pamięć o rasie aryjskiej. Z Totenburgiem powiązanych jest też wiele dość przerażających teorii spiskowych, które głoszą, iż odbywały się tu ceremonie inicjacyjne do Zakonu SS. Rytuały te miały polegać często na zakopaniu osoby, która chce być członkiem grupy pod ziemią i wytrzymaniu tak kilku dni. Ceremonie Zakonu SS, według teorii spiskowych, miały też składać się z picia krwi czy składaniu ludzi w ofierze. Totenburg znajduje się w Wałbrzychu i bez problemu można do niego wejść i choć trochę pobyć w miejscu, które ma być powiązane z wieloma przerażającymi historiami. Podobno ze względu na ogromną ilość negatywnej energii, która pojawiła się przez rytuały Zakonu SS, mają się tam spotykać osoby parające się czarną magią, które przywołują demoniczne istoty i wpływają na rzeczywistość. Kolejne nawiedzone miejsca w Polsce odwiedziliśmy jakiś czas temu. Mowa tu o rzekomo nawiedzonym domu podlegnicą. Brakuje większej ilości danych na temat tego miejsca. Choć można odnaleźć historię o ludziach, którzy chcieli tam w przyszłości zamieszkać, jednak z czasem rezygnowali, bo twierdzili, że odczuwają tam bardzo dziwną siłę. Co więcej, są i relacje o bardziej fizycznych przeżyciach, jak to, że duchy miały popychać przyszłych lokatorów lub też szeptać im do ucha niezrozumiałe słowa. My ze swojej strony możemy powiedzieć, że dom potrafi w jakiś sposób wystraszyć, jednak wejście na jego teren jest zabronione i jest to miejsce bardziej na krótki wypad niż prawdziwą paranormalną wyprawę. Plac Grzybowski w Warszawie to bez wątpienia kolejne miejsce, w które wielu śmiałków boi się udać. To tu w czasie okupacji Niemcy stworzyli getto, które służyło im do więzienia i zabijania Żydów. Teraz znajdują się tu budynki, w których mieszkają ludzie i od dawna opisują dość przerażające historie. Mieszkańcy twierdzą, że przedmioty w ich mieszkaniach poruszają się same z siebie i często słychać straszne jęki, które nie wiadomo skąd pochodzą. Często spacerowicze mają widywać tam też mgliste istoty, które pojawiają się na dosłownie kilka sekund i znikają. Niektórzy mówią, że przechadzając się po tym placu czują silne bóle głowy i ataki paniki lub bardzo złego nastroju. Czy jest to wpływ udręczonych duchów? My byliśmy tu kilka lat temu, i choć nie dostrzegliśmy nic paranormalnego, to faktycznie poczuliśmy tu pewien rodzaj smutku i pustki, choć być może większa tu wina była pogody, która była tragiczna. Ślęża to najwyższy szczyt masywu ślęży, z którym powiązanych jest wiele tajemniczych historii. Ślęża jest miejscem dawnego pogańskiego kultu solarnego. Nazywana jest ona słowiańskim Olimpem, na którym Słowianie po dziś dzień kontaktują się ze swoimi bogami i świętują swoje święta. Na Ślęży dalej zachowało się wiele pogańskich pomników historii, jak kamienne kręgi czy brama i mur, które miały strzec miejsca, gdzie mieszkają bogowie. Co więcej, Ślęża, według osób zajmujących się duchowością, ma być szczególnym miejscem wypełnionym mocą. To tu możemy poczuć prawdziwą więź z boską siłą i doświadczyć niezwykłych zjawisk. Nic więc dziwnego, że ludzie wyznający pogańskie czy magiczne religie przychodzą tuby odprawiać swoje zaklęcia czy czcić swoich bogów. Dom w Witoszowie górnym koło Świdnicy to kolejne nawiedzone miejsce. W tym domu miał stracić życie Niemiec, który umarł wchodząc po schodach. To dlatego teraz zawsze o 22.00 z domu. Mają wydobywać się dźwięki osoby wchodzącej po schodach. Niestety, choć byliśmy w tych okolicach, nie udało nam się odnaleźć tego domu, choć wejście do niego i tak jest niemożliwe, bo ma on należeć do osoby prywatnej. Polskie Stonehenge znajduje się blisko wsi Węsiory i jest miejscem, gdzie chowano swoich zmarłych. Na temat twórców kamiennych kręgów czy ich pełnego przeznaczenia stworzono wiele teorii. Które jednak ciężko udowodnić. Według jednej z bardziej prawdopodobnych teorii mieli się tu spotykać przywódcy plemienia, którzy podejmowali ważne dla wszystkich decyzje. Robili to tam, ponieważ chcieli chłonąć siłę od osób, które zostały tu pochowane, by przy okazji przejmować od nich wiedzę duchową, dzięki której ich decyzje będą bardziej słuszne. Jest to miejsce, gdzie aktualnie spotykają się osoby praktykujące magię, ponieważ, podobnie jak ślęża, ma to być miejsce o wielkiej mocy gdzie łatwiej złapać kontakt z duchową mocą i przeżyć paranormalne zdarzenia. Nie brakuje też doniesień, iż obserwowano tu w sporej ilości obiekty UFO. Przy okazji magii zachęcamy Was do obejrzenia nagrania, które przedstawia jak wyglądają egzorcyzmy w ceremoniach czarownic. Opisane są tam też metody, jak mieć pewność, że nigdy nie zostaniemy przez nic opętani. Film dostępny na kanale Czarostwo.